takie filmy zawsze są bardzo, ale to bardzo wyjątkowe i jak wiecie, bo pierwszy raz tydzień temu ukazałem Małe Dziczki, te maluchy są już w lesie i wówczas obiecałem wam, że zrobię co w mojej mocy, żeby te maluchy pokazać z jak najmniejszej odległości, żeby było widać każdy detal, bo za pierwszym razem nie chciałem zbytnio ingerować w ich życie, żeby zbyt blisko z kamerą nie podchodzić z uwagi na to, że były jeszcze malutkie. One rosną jak na drożdżach, natomiast w ostatnich dniach postarałem się o takie nagranie i odwiedziłem miejsce, gdzie te maluchy z mamą powinny przyjść. I kiedy zobaczyłem już tego dzika, to wiedziałem, że jest coraz bliżej i efektem mojej pracy jest to, że mama wraz ze swoimi maluchami, z pięknymi pasiaczkami, malutkimi dziczkami pojawiła się przed samą kamerą, dosłownie 1,5 metra od niej. Zresztą to wszystko było takie piękne wokół, jest tyle soczystej zieleni, jest troszkę wody, od tej wody gdzieś odbija się niebo, odbijają się korony drzew, a na pierwszym planie są malutkie dziczki, a na drugim jest ich mama, więc wszystko zadziałało w sposób idealny, ale zwróćcie uwagę, że te maluchy patrzą na swoją mamę i kiedy ona buchtuje w ziemi, czyli ryje, one powtarzają to samo, czyli już będąc takie malutkie, wiedzą w jaki sposób zdobywać pożywienie. Dziki w lesie są nieocenione, są bardzo ważne i już takie maluszki wiedzą w jaki sposób się zachować. Ale dlaczego? Dlatego, że widzą co robi ich mama. I w tym momencie ich mama chciała odpocząć i te maluchy zaczęły na nią wchodzić i tutaj po prostu od razu zacząłem się uśmiechać, bo ona już taka zmęczona, chce odpocząć, a te maluchy po niej skaczą, chodzą, ona w końcu wstała i postanowiła kawałeczek dalej odejść, zresztą drugi dzik już z nią jest, on pięknie tutaj zanurkuje w błocie i to widać teraz dobitnie, te maluchy jeszcze troszeczkę się boją do tej wody wchodzić, natomiast jestem przekonany, że w momencie kiedy urosną, to będą uwielbiały to robić jak to dziki, ale oczywiście jak to małe dziki, był moment na zdobywanie pożywienia, ale oczywiście musiał nadejść moment zabawy i takich swego rodzaju zapasów. Tutaj nie ma żadnej agresji, to jest zwykła zabawa. Jak to maluchy, wszystkie maluchy uwielbiają się bawić. Tak jest u dzieci, jeżeli chodzi o nas ludzi, tak samo jest u zwierząt, bo one są tak bardzo do nas podobne i te maluchy bawiły się przez dobre 40 minut w tym miejscu. Ja oczywiście postaram się wycisnąć taką esencję z tego, natomiast widać tutaj, jak starają się przepychać, jak jeden drugiego zaczepia, jak one cieszą się z życia i kiedy one jeszcze troszkę urosną, powinny zacząć biegać, podskakiwać. Oczywiście postaram się to wszystko nagrać, ale tutaj widać je jak na dłoni. Są tak blisko. Piękne, malutkie dziczki. Są to cudowne zwierzęta i aż trudno mi opisać, bo kiedy widzę takie maluchy, to po prostu się uśmiecham, że w lesie jest nowe życie. Tak bardzo chcę je poznać, bo każde z nich jest inne, ma inny charakter. Już się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć jak biegają, jak skaczą, bo na razie starają się tylko pokazywać takie zapasy, jakie to one są silne. Subskrybuj, to zupełnie nic nie kosztuje. Jeżeli film był ciekawy, udostępnij go.